Cześć, tu Konrad z Enova365. Mówię prostym językiem o codziennej pracy z oprogramowaniem dla biznesu. Pokazuję potencjał, jaki niesie za sobą współpraca człowieka z nowoczesnymi technologiami. Cześć, mam na imię Wojtek. Pracuję w firmie Soneta, produkującej oprogramowanie Enova365, gdzie zajmuję się projektowaniem i rozwijaniem rozwiązań z obszaru CRM, w tym pracy hybrydowej. Wojtek, dzisiaj porozmawiamy na temat praktycznego wykorzystania możliwości modułu Enova365 Praca Hybrydowa. U jednego z naszych klientów właśnie zakończyło się wdrożenie tego modułu. Gdybyśmy na początek mogli scharakteryzować, z jakiej on jest branży, czym się zajmuje. Klient, o którym wspomniałeś, zajmuje się serwisem maszyn. Moduł pracy hybrydowej właśnie został wykorzystany w tej części serwisowej. Uzupełnię, że klient też zajmuje się sprzedażą tych maszyn, gdzie wykorzystuje inne moduły Enova 365. I tutaj w tej części serwisowej charakterystyczne dla klienta jest to, że posiada on kilka oddziałów, a serwis świadczony jest u klienta na miejscu. To z kolei sprzyja znacznemu rozproszeniu pracy. Właśnie tutaj klient potrzebował takiego narzędzia, które pozwoli tą pracę zorganizować i odpowiednio nią zarządzać. Czyli można powiedzieć, że serwisant udający się do klienta ewidencjonuje ten czas, który spędził właśnie na naprawie sprzętu u swojego klienta, tak? Tak jest, dokładnie. To jest branża serwisowa. Tam ewidencjonowanie czasu pracy jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne z perspektywy klienta, z perspektywy firmy, dlatego że na podstawie serwisów rozliczamy się tutaj, tak? Czyli czasu poświęconego u klienta, część mamy serwisów gwarancyjnych, część pogwarancyjnych, jak wiadomo, serwisy pogwarancyjne będą fakturowane. Ale w wypadku tutaj klienta jest jeszcze jeden istotny czynnik związany z czasem pracy, mianowicie raportowanie do producentów maszyn. Tutaj akurat producenci wymagają szczegółowego raportowania i klient używa do tego akurat analiz BI-owych, tak? Przygotowuje. Czy moduł Business Intelligence? Tak, tak. Wykorzystuje tutaj takie bardzo, bardzo szczegółowe tak naprawdę raporty. Jednym z elementów właśnie jest czas pracy. No, oczywiście te raporty są też szersze, wykorzystują inne elementy z systemu Enova 365. One mają taki charakter właśnie wielowymiarowy. Jakie jeszcze potrzeby udało się dzięki modułowi Enova 365 Praca Hybrydowa u tego klienta obsłużyć? Przede wszystkim klient zgłaszał taki problem obciążenia serwisantów czynnościami, zbędnymi czynnościami, tak? I dzięki zaimplementowaniu modułu pracy hybrydowej udało się te czynności po prostu wyeliminować. Kolejny aspekt to wsparcie komunikacji. Tak naprawdę cała komunikacja odbywa się w obrębie realizowanego zadania. Jeśli zachodzi potrzeba na przykład wymiany informacji z menadżerem serwisu na temat samego zadania, które ktoś wykonuje, to po prostu zostawia komentarz i już menadżer serwisu o tym wie. Więc unikamy też rozproszenia tak naprawdę komunikacji, informacji, wszystko zebrane tak naprawdę w jednym miejscu, co z kolei później łatwo jest odnaleźć. Więc to też był jeszcze taki istotny element tego wdrożenia. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego wątku komunikacyjnego, czyli rozumiem, że mamy zaewidencjonowane zadanie w module Praca Hybrydowa i pod tym zadaniem toczy się swego rodzaju dyskusja tych osób, które są w niego zaangażowane. Mogą wymieniać myśli, mogą ustalać, co się powinno dziać w kolejnych etapach, planować też kolejne etapy realizacji tego zadania, tak? Tak jest, dokładnie. I wszystko mamy w jednym miejscu. Tak, tak, to jest taki po prostu spinacz i to jest taki klucz tego, bo do tej pory, jeżeli wyrzucilibyśmy, czy tak jak działamy do tej pory, korzystaliśmy z maila, z telefonu, no to mieliśmy tak naprawdę kilka miejsc, gdzie znajdują się informacje na temat obsługiwanego zlecenia, a teraz nie. Wszystko mamy tak naprawdę w jednym miejscu. No tak, a te maile też lubią gdzieś ginąć, prawda? Potem jest problem z odnalezieniem ich i rzeczywiście nie jesteśmy w stanie w pełni odtworzyć całego procesu, który w przeszłości realizowaliśmy, a jest on nam niezbędny do tego, aby dalej dany projekt prowadzić. No właśnie kluczem jest tutaj to słowo przeszłość, tak? Czyli budujemy historię. Dokładnie tak. Jedną z funkcjonalności modułu Enova 365 Praca Hybrydowa jest możliwość rejestrowania czasu pracy. Jak ten aspekt wykorzystać w praktyce? Konradzie, najlepiej będzie, jak opowiem o swoim przykładzie, ale też o twoim, tak? Bo no tak, korzystasz z systemu RCP w podobny sposób jak ja.
Zacznę od tego, że FM-owa 365 obsługa RCP tak naprawdę istnieje od dawna. To czytniki kart na przykład, które kiedyś funkcjonowały, ale my teraz skupimy się tutaj na tej części ERCP, czyli logowania czasu pracy, rejestrowania czasu pracy, ale z poziomu właśnie systemu Enova 365, dokładnie modułu pracy hybrydowej. Więc kiedy rozpoczynam pracę, loguję się do systemu, no i tak naprawdę klikając dwukrotnie rejestruje fakt rozpoczęcia pracy. No, później, wiadomo, trzeba zrobić kawę, od czegoś najpierw trzeba zacząć. Więc udaję się do kuchni, jak wracam, to już przechodzę faktycznie do wykonywania swoich obowiązków. Czasem w trakcie dnia wypadają nam różne rzeczy. Musimy wyjść prywatnie, musimy wyjść służbowo na przykład. No i dobrze byłoby ten fakt również odnotować. I właśnie tutaj to RCP daje taką możliwość. Znowu, logując się, jestem w stanie wprowadzić takie wyjście służbowe czy prywatne. I to ma jeszcze jeden taki pozytywny tak naprawdę aspekt, kiedy pracujemy hybrydowo, kiedy akurat jestem w domu, nie mam jej w biurze, no to wiadomo, czasem z kimś musimy porozmawiać, kogoś musimy znaleźć. Jak jestem w biurze, to jest łatwo, no bo wchodzę do pokoju, jest albo nie ma. Natomiast kiedy jestem w domu, jest trudniej i tak naprawdę bazując na tych informacjach, które ja wprowadzałem do systemu, moi koledzy z pracy są w stanie sprawdzić, tak, czy aby ja jestem obecny, nie wyszedłem służbowo czy prywatnie. Każdy taki dzień pracy kończę popołudniową kawą, bo to jest norma, no i przechodzę później do finału, czyli odnotowania zakończenia tak naprawdę pracy. Znowu logowanie do RCP, dwa kliknięcia i zasadniczo jestem już po pracy, wstaję z fotela, zamykam pokój i wychodzę z biura, tak, jestem już wtedy w domu. Natomiast już ta wieczorna kawa, jeśli ktoś lubi, to już bez ewidencjonowania, tak. Tak. Skupmy się jeszcze nad tematem realizowania zadań z wykorzystaniem modułu. Zarejestrowaliśmy rozpoczęcie pracy, wypiliśmy kawę. Zwykle również odbywają się daily meetingi, gdzie ustalamy, co kto w danym dniu będzie robić, a potem już przechodzimy do tych czynności, nazwijmy to, operacyjnych. Jak tutaj moduł nam pomoże? Cóż, no przede wszystkim mam listę zadań, które mam wykonać. No ja swoją pracę zaczynam od tego, że sięgam do takiej listy, sprawdzam, jakie mam zadania, no i wybieram to, które ma najwyższy priorytet. Tak? Zostało mi przypisane po prostu przez przełożonego, bo sam go też mogłem wyznaczyć. No kiedy znajdę takie zadanie, to je otwieram, no i uruchamiam stoper, tak żeby automatycznie zliczał mi czas, jaki poświęcam na realizację tego zadania. Drugi element to jest zmiana stanu takiego zadania. Ja tutaj to podkreślam z tego powodu, że w ten sposób daję tak naprawdę informację, czy to przełożonemu, ale też zespołowi, okej, że to zadanie zostało rozpoczęte, czyli tak nikt do mnie się nie musi, nikt się ze mną już nie musi kontaktować w tym celu, tylko po prostu wiadomo, że zadanie jest w toku. No i kolejny element, no to już będzie zapoznanie się po prostu z treścią tego zadania, co ja po prostu tutaj mam zrobić. No, to zadanie wykonuję, ale czasem zdarza się, że brakuje w nim jakichś elementów. Ktoś nie podpisał jakiejś specyfikacji, coś jest niejasne, no więc potrzebuję tak naprawdę skonsultować. No i tutaj do mojej dyspozycji są komentarze, o których mówiliśmy właśnie wcześniej. Mam możliwość wywołania konkretnej osoby bądź kilku osób. One o tym, że ja je wołem, zostaną poinformowane w formie powiadomienia. Tak? Więc jak dodam taki komentarz do osób, odpowiednich osób, dojdzie to powiadomienie. No i oczywiście te osoby mogą z tym zadaniem się znowu zapoznać, zobaczyć, czego brakuje. Tylko wiadomo, często nie zrobią tego od razu, nie zrealizują od razu tej mojej potrzeby. Stąd ja po prostu otwieram kolejne zadanie. No i powtarzam te czynności, tak? Uruchamiam stoper, zmieniam stan, no i przechodzę do pracy. Ja zauważę, że zawsze realizujemy jedno zadanie, tak? Stoper również będzie pracował na jednym zadaniu, więc uruchomienie stopera na kolejnym zadaniu wyłącza ten poprzedni, także nie muszę się martwić, tak? Nie musimy się martwić o to, że mam niezamknięty jakiś stoper. Rozpocznę nowe zadanie, on po prostu tutaj zacznie nam ten czas zliczać. Rozumiem. Wojtek, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za opisanie, w jaki sposób moduł Enova 365 może zostać wykorzystany w praktyce. A zatem przejdźmy do podsumowania naszego spotkania. Moduł Enova 365 Praca Hybrydowa to wsparcie pracy rozproszonej, koordynowanie zadań wieloetapowych, a także zaawansowany system raportowania wykonywanych zadań. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.